Organizujemy protest, ponieważ walczymy o to, aby po naszej nowej drodze nie jeździły samochody ciężarowe. Starosta pod koniec ubiegłego roku, a może nawet albo na początku tego roku, nie wiemy dokładnie, zezwolił na przejazd tych samochodów. Wcześniej przed remontem i w trakcie remontu jeździły one objazdem. I głównie walczymy o to, żeby na chwilę obecną jeździły one objazdem, a długoterminowym naszym celem jest to, aby wybudować w lesie łącznik, to jest około 600 metrów drogi, aby prosto z piaskowni mogły wjeżdżać te samochody na drogę wojewódzką. W dniu dzisiejszym zaprosiliśmy na nasz protest pana wójta, pana starostę, przedstawiciela nadleśnictwa oraz właścicieli piaskowni. Na chwilę obecną widzimy, że jest z nami tylko wójt. Mamy nadzieję, że jeszcze ludzie, że jeszcze pozostali zaproszeni dojdą. Na protest przyszło ponad 50 osób i cały czas jeszcze tutaj, z tego co widzę, powoli się zbierają. Mam nadzieję, że uda nam się dobić do setki. Protest będzie trwał około 2 godzin. Kontrolę nad całym protestem sprawuje policja. I mamy nadzieję, że osiągniemy sukces dzięki naszej akcji. Nasze stanowisko. Gmina tutaj do tej drogi nie ma nic. Gmina nie jest właścicielem. Właścicielem jest starostwo i to w gestii starosty jest rozwiązanie tego problemu. My jako gmina chcemy pomóc mieszkańcom poprzez zrobienie z piaskowni drogi przez las. Ale jeżeli będziemy musieli to zrobić przez specustawę, będzie to inwestycja droga, ponieważ będziemy musieli ten teren przejąć za odszkodowanie. Także nie wiem, czy Rada Gminy się na takie duże pieniądze zgodzi. Najlepszym rozwiązaniem byłoby to, co mówiłem, żeby nadleśnictwo wzięło projekt, bo jest właścicielem terenu, na siebie. My byśmy za ten projekt zapłacili, wybudowali tą drogę i byłaby to droga dalej leśna. No ale pan nadleśniczy mówi, że tak nie można zrobić. No to będziemy się starali z tej specustawy zrobić za odszkodowaniem, przejąć ten teren. A dopiero po wykonaniu projekt już mamy gotowy, tylko musimy być właścicielem terenu. Okaże się, jaki będzie koszt tej budowy i wtedy Rada będzie podejmować decyzję, czy będzie w to wchodzić, czy nie będzie w to wchodzić.